Miliony sprzedanych płyt, ogromna popularność na całym świecie, a przede wszystkim wyjątkowy głos. Andrea Bocelli po raz kolejny odwiedził Polskę dzięki koncertowi zorganizowanemu przez agencję Prestige MJM. Niemal 10 tysięcy widzów w łódzkiej Atlas Arenie mogło rozsmakować się w głosie włoskiego tenora. Okazuje się, że każdy ma swój własny powód, żeby zobaczyć występ gwiazdy. Ponieważ znamy obydwie język włoski, będziemy mieli na żywo kontakt z językiem włoskim. Widziałam o nim kilka filmów, żeby ludzie normalnie potrafili tak wykorzystać życie jak on. Usłyszeć go na żywo. To było moje marzenie. Zawsze uważałam, że trzeba marzyć, żeby coś się spełniło. Żeby mogło się wydarzyć, trzeba marzyć. I marzenia się spełniają. My za to spróbujmy wyjaśnić, na czym polega fenomen włoskiego śpiewaka. Wykonując z jednej strony tę muzykę klasyczną, bo przecież jest cudownym tenorem, nie boi się dotykać muzyki popowej, bo przecież śpiewa piosenki takie jak Time to Say Goodbye, takie jak The Power of Love. Śpiewa z popowymi wokalistkami, takimi jak Laura Pausini. Niesamowity, naprawdę niesamowity artysta. Poza tym jego głos, jak się słyszy, jest zamszowy. To jest najlepsze określenie, które przychodzi mi do głowy. Ale Andrea Bocelli w Atlas Arenie nie wystąpi sam. Dzisiaj na scenie pojawi się 80 chórzystów, 70 osób orkiestry symfonicznej. Do tego artyści zarówno popowej muzyki, bo taka jest piosenkarka włoska, jak i również sopranistka, no i przede wszystkim Andrea Bocelli. A więc rzeczywiście konglomerat różnych wykonawców, którzy w jednym miejscu i o tym samym czasie mają dać, mam nadzieję, fantastyczny koncert i oby tak było. Podczas gdy koncert trwał w najlepsze, nam udało się znaleźć wino o znajomo brzmiącej nazwie. For 10 years the brother from Bocelli Alberto with Andrea, the rebuild the family business. It's not a commercial idea, it's the third generation that they produce wine. Andrea like it, don't drink so much for the voice. But the best is the Terre di Sandro. Intanto amici qua. Głos. Czy włoskiemu trenerowi udało się nim zachwycić polską publiczność? Beviamo un bicchiere. Bawiłam się cudownie, wrażenia są ogromne. Ja jestem po prostu wzruszona nadal. Niezapomniany wieczór, niezapomniany, pełny wzruszenia, nawet cała się trzęsę, jak o tym mówię, także było naprawdę cudownie. Szczerze mówiąc, przyjechałem tu dla żony, bo żona kocha Andrea Bocelli i to, co on śpiewa. Ja nie jestem jakoś fascynatem opery i tak dalej, ale to, co dzisiaj usłyszałem, to naprawdę było duże przeżycie dla mnie. Jestem bardzo zadowolony i myślę, że jesteśmy szczęśliwi oboje. Brak słów naprawdę. Te bilety były każdą cenę warte i nie żałuję ten, kto nie był po prostu. Come il riso dell'amante mi ten fonde le giubilo. Viva il vino spumeggiante.